Nagrywamy się materiał dla Poznań. Olinka, co się dzieje? Ziewasz? Robocie, kocham. Przemuszę. Aha, gotowe. Ale koza, daj tego buziaka! Popatrz i popcielę jego czoło. Słoneczko się zmęczy. Fajnie, że spojrzała. Wybieramy jeszcze buty, bo niestety miałam być na płasko, ale muszę być na szpilic. Ok. Gramy.
Ja jestem teraz w pracy, załatwiam jeszcze kilka ważnych rzeczy, a mój mąż właśnie pojechał do Bębolczowiec po autko, które dostaniemy, żebyśmy sobie jeździli, przetestowali. I tam oczywiście tutaj nagram relację, dzisiaj wychodzimy na kolację. W czym ten, że dzisiaj... Stopisz raz. 3, 2, 1. Nie, to było dwa razy, ponieważ... Jeszcze raz. Weź go nagraj. Idź. Proszę. Co to? Prezes. Do rąk własnych? No tak, żeby ci powiem. Biznes? Nie ma czasu na ciebie? Nie ma. To jest na kawkę. Kawoszka, bo jestem bardzo zmęczona, a dzisiaj idziemy jeszcze na imprezę, więc trzeba się jakoś pobudzić. Kofeina, nie? Zapis. Idziemy dzisiaj z Bubą na kolację, a potem na imprezę na Młyńską 12. Stąd też mój taki wykwintny outfit. Jestem ubrana na biało, ponieważ jest dress code. Trzeba być ubranym na biało, chociaż nie wszyscy się do tego dostosowują. Ja lubię. Lubię takie właśnie tematyczne imprezy, gdzie każdy jest podobnie ubrany, w sensie kolorystycznie. To później przepięknie wygląda na zdjęciach, więc tak, tak jest. W torebce, kiedy idę na imprezę, mam błyszczyk, chociaż i tak ja nie lubię bardzo się malować błyszczykami. Perfum, mój ulubiony, uważam, że pasuje w 100% do mnie. Oczywiście kluczyk do auta, a telefonem płacę, więc jeszcze telefon i to jest wszystko. Nie, po czysto. Teraz obrabiam zdjęcia, w sensie tylko dodaję jakieś filtry swoje ulubione i to wszystko. Idziemy? Prezesie, a z tyłu jak... Dobrze, wygodnie. Zawsze wożę Huberta, zawsze to ja jestem kierowcą. Nie wiem dlaczego. Ja zazwyczaj kieruję, jak jedziemy razem. Zawsze tak jest, kochanie. No tak, tak, tak. Byłem, ja jestem tak wymęczony po całym dniu, że mi się nie chce jeździć. Aha, bo ja nic nie robię. Potrzebuję po prostu odpocząć, się zrelaksować. No ja też, ale to mnie relaksuje, a ciebie nie. Jazda autem cię relaksuje? Bardzo mnie relaksuje. Jeszcze jak sobie włączę jakąś fajną muzyczkę, to już w ogóle jestem przeszczęśliwa. Yeah.
jedziemy. Teraz stary chce mnie przewieźć. Zobaczymy, jak mu to wychodzi. Nie ukrywajmy, ale ja jestem w tym związku lepszym kierowcą. Oczywiście mój mąż jest bardzo dobrym, wzorowym kierowcą, ale to ja mam ten polot i finezję. Zobacz, jak na to reagujesz. Spoko. Spoko. W porządku. Tankujemy paliwko. Ale jestem śpiąca, nie wiecie, jak to jest. Mam catering, więc nie muszę sobie nic gotować. Ale nie jestem fanką cateringu. Bo nie kręci mnie takie jedzenie. A jakie cię kręci? McDonald's. Wytrawna owsianka? Granola? To mi się jakoś nie tam, w mózgu mi się nie składa. Co dzisiaj mam w torebce? Dzisiaj mam w torebce syf. Mam stanik na siłownię, bo ogólnie jest zimno. Mam perfum. Mówiłam, że się nauczę. To jest jeden z moich ulubionych i moja asystentka też takim się psika. Potem razem śmierdzimy tak samo. Mam błyszczyk. To się ostatnio mówiłam, że ja nie lubię błyszczyków, ale ten jest taki piękny, że chyba go polubię. Mam łyżeczkę i mam przechrypnięty głos, jakbym nie wiem co robiła, nie? Maseczko oczywiście. O, Hubert. Dla Huberta z jeszcze z nadmorza. No, i to jest wszystko, co mam w torebce. Nie, jeszcze raz. Jakiś czas temu poprosiłam swoich obserwatorów, żeby zadali mi pikantne, dziwne, takie najbardziej szalone pytania. I teraz będziemy je czytać. Zobaczycie moją reakcję na to i na niektóre odpowiem. Pierwsza praca na przykład na studiach. Muszę przypomnieć, co było moją pierwszą pracą, ale to chyba było... Czekaj, no hostessy nie liczę. Ale pierwsza taka poważna praca to pracowałam w salonie samochodowym jako recepcjonistka. I później miałam awansować, bo bardzo dobrze sobie radziłam jako sprzedawca, ale uciekłam. Co z fizyczności kręci cię w facetach? No bardzo lubię dłonie facetów. Bardzo. Musi mieć duże, takie, no, potężne ręce. Lubię to mega. O Jezus, przepraszam, mój brzuch. Oczy też, ale no oczy muszą być właśnie, no, takie, że chce się do nich w nie patrzeć. O. W ogóle mam wrażenie, że jakbym miała kobiet wymieniać, co to o wiele więcej jest rzeczy. A u facetów tylko dłonie? What the fuck? No plecy i barki. I to też musi być duże. Duże. Granica między sensualnością a wulgarnością. To ja zawsze jestem na pograniczu i wychodzi mi to... Uważam, że sensualność... No wulgaryzm to jest takie typowe porno, to jak się na to patrzy, to wygląda tanio. I to już jest moim zdaniem brzydkie, oczywiście każdy ma inny gust. A sensualne to jest takie wszystko takie delikatne, zmysłowe. I gdzie jest ta granica? No kiedy kobieta jest goła, ale to wygląda delikatnie, to jest sensualność. A kiedy jest goła i na przykład, nie wiem, te plakaty takie, nie? Takie jak wiszą u mechaników, to jest wulgarne. Ale jak już jest na przykład czarno-białe coś, delikatna poza, to jest sensualne. Jak poznaliście się z Bubą? Chodziliśmy do tej samej szkoły. A ja to nie jest w ogóle pikantne ani ten, ale dobrze. Okej. Okay. Poznaliśmy się tak, że chodziliśmy do tej samej szkoły. On do liceum, ja do gimnazjum. To był taki mój crush. Że jak on szedł na korytarzu, to ja, Jezus, jakie piękne i w ogóle. A on nie zwracał na mnie uwagi, no bo ja jak miałam, nie wiem, byłam w gimnazjum, to ile tam miałam lat? Ile to się ma lat? 8? 15? Jakie 8? No to ja miałam 13. No. To wiecie, to ja nawet nie goliłam jeszcze nóg. No dzieciaczek, nie? Byłam. On już takie poważniejsze kobiety mu się podobały. Pewnie jakieś tam Paris Hilton wtedy była modna. No bak! No więc nie zwracał na mnie uwagi.
i poszliśmy na studia. I napisał do mnie wiadomość na Facebooku na moje urodziny, a ja mu nie odpisałam. Potem ponowił tą wiadomość, że nieładnie, że mu nie odpisuje na życzenia, że to jest niegrzeczne. No i zapałam haczyk, nie? Że odpisałam. Nie muszę wziąć cię odpisywać. No i tak się zaczęło. Zaczęliśmy rozmawiać, poszliśmy do kina i zaczęliśmy się spotykać. Gdzie najbardziej lubisz być całowana? Bardzo lubię po szyjce być całowana i w czółko. I to są takie moje... moje punkty ulubione. Jak seks w plenerze, to gdzie? No masę samochodu, ale... No w lesie. Na łące. Przy Biedronce. Twoje wymarzone auto? Niebieskie. Musi być. I to wszystko. Może być maluch. A chciałabym malucha w niebieskim kolorze. G-klasa w niebieskim kolorze. Bentley Continental w niebieskim kolorze. Widać, że to ja jem. Tir w niebieskim kolorze. Bardzo bym chciała Porsche 911 z 92 roku. Dużo samochodów mi się podoba. Chciałam mieć taki obfity garaż, no. A z kim są dzieci, gdy ciebie nie ma? No nie ze mną, nie? Seks rano, wieczorem czy po południu? Ja bardzo lubię rano. Wieczorem to już jestem za stara i mi się nie chce. Skąd pomysł na markę? Skąd pomysł na markę, to muszę podziękować moim hejterom, że oni mnie zmotywowali do tego. Także jednak po coś jesteście. Zabrzmiało górnolotnie. Polo de Finezja. Natasza, piwpaw, Polo de Finezja, makrela. Ja już dzisiaj byłam na giełdzie kwiatowej, kupiłam sobie rzeczy do mojego nowego biura. Na przykład takie kwiatuszki, suszki. W ogóle pokażę wam najpiękniejszy wazon ever. Ładny, nie? Ładny? Ale będziemy mieć ładnie w biurze. Mojej mamy w piwonie. Widzicie, ile tu się mieści? To jest naprawdę bardzo długi. Bardzo długi jestem. O, tak. No, a to jest mój ulubiony ostatnio outfit. Ja tak będę chodziła pewnie do grudnia. Skarpety. Piękne detale. No. Bardzo mi się podoba taki styl. Zabieram was teraz do salonu i oddajemy auto.